Witam Was serdecznie. Och, słuchajcie, dzisiaj tak troszkę powiem o piłce, gdzie o takich rzeczach nie mówię. Bo prawdę mówiąc, nie oglądam piłki, jak nie ma mistrzostw świata czy mistrzostw Europy. Słuchajcie. Teraz są takie, jakby to powiedzieć, eliminacje do wejścia do mistrzostw Europy, żeby tam zagrać. Nasza Polska gra. Powiem Wam tak szczerze, że wygrali z Wyspami Owczymi. I się kurwa cieszą, nie wiadomo z czego, jak dzieci. Wyspy Owcze, one aż takie kurwa dobre nie są, więc kurwa nie wiem, czego tu się kurwa cieszyć. Okej. I słuchajcie, Albania. Zagrali z Albanią. I co? I gówno, jedno wielkie gówno. Bo tak naprawdę z tamtymi wygrali 2 do 0, a z tymi przegrali 0 do 2. Kurwa, Albania wygrała 2. Także słuchajcie, śmiech kurwa na sali. I to jak polska drużyna gra, to mi się wydaje, wiecie co mi się wydaje? Wiecie co mi się wydaje? Wydaje mi się, że tak naprawdę powinien już tą polską drużynę zmienić na świeżych. Bo ci to już tak naprawdę za dużo nie będę mówił. Tak naprawdę ci, co są już teraz, to już za bardzo do głowy odbija woda sodowa. Za dużo pieniążków. Lewandowski, kurwa, oprócz pieniążków za dużo woda sodowa odbija, to jeszcze kurwa w reklamach, więc kurwa po co się mają wysilać? Kurwa, ja pierdolę. Nie no, kurwa, grają jak patałachy. Jak ostatnie patałachy robią z siebie patałachów. Chociaż ludzie lubią oglądać patałachów niż normalnych ludzi. Najprawdopodobniej kibicowie, którzy chcą oglądać mecz polski z kimś tam, na przykład z Albanią, czy z Niemcami, czy z Anglią, czy z Francją. Chcą, żeby wygrali, tak? Ale niestety Polska albo przez to, że ten zespół polski, który dla nas gra, dla Polski, jest już przeceniony, za dużo już mają i to tak grają dla innych, tych za grube pieniądze, więc tam wykazują się, a jak mają grać dla Polski, to nie ma takiej kurwa opcji. Serio, no kurwa, no to jest jakieś jaja kurwa sobie robią. Prawdę mówiąc, naprawdę, powinni już zmienić polską reprezentację na świeżą, bo ta to się już kurwa nie nadaje do niczego. Tak naprawdę powinni ich wypierdolić z tego, a wrzucić świeżych, normalnych, którzy chcą grać, chcą wygrać dla nas, dla Polaków. Nie kurwa, tylko tak zagramy, bo trzeba zagrać. No kurwa, ten, no tak, zagramy, bo trzeba zagrać. Lepiej będziemy grać w swoich tam klubach. No. Ten w Anglii, tamten w tym, ten w tamtym. No i tam sobie damy radę, tam dostajemy większe pieniądze, bo to nie jest polskich, tylko euro. A tutaj co będziemy się kurwa tutaj pierdolić. Także niestety, ale ja mam tylko swoje zdanie. Powinni zmienić tą reprezentację Polski na świeżą. Wyłapać świeżych, naprawdę świeżych, dobrych piłkarzy i
żeby grali dla Polski, a te tych patałachów weźcie już ich kurwa ten, bo oni się już nie nadają do niczego, oni kurwa tylko patrzą jak zarobić w reklamach, jak najlepiej dla innego klubu za granicą, dla którego został wykupiony i grać, bo tam lepsze, za lepsze pieniądze, a tu nie będzie kurwa z siebie robił tam, robią z siebie idiotów pajaców. Proste. Także tylko tyle na temat tego. Dobra, teraz zmienimy temat i zmieniamy temat. O, proszę, już lepiej wyglądam. Chociaż jeszcze to nie jest to, co trzeba, ale już jest lepiej. Już jest lepiej. No i cóż, i co mnie słychać? Co mnie słychać to, że teraz mam spokojniejszą pracę, taką siedzącą i fajną, spoko, już nie muszę, tamta też była siedząca, ale tamta była taka, że niestety wyglądam jak wyglądałem, a teraz już z tym nie mam styczności i taka spokojniejsza, dzisiaj tak fajnie na luzie. I to co mam do zrobienia, to też taka fajna, na luzie, spokojna praca. Także super. No i cóż, no. Jeszcze można było powiedzieć, że strasznie, ale to strasznie gorąco jest. Mamy wrzesień, już prawie połowę września, a gorący mamy, cholernie gorący. Połowę września będzie w piątek, no ale to dobrze, nawet powiem wam szczerze, że ja wolę jak jest tak ciepło i fajnie, bo nie muszę zakładać na siebie tych ubrań, kurwa, grubych, ubierać się na cebulę, kurwa, bo naprawdę nienawidzę tego, także... Niech to ciepło będzie bardzo długo i niech będzie jak najdłużej, jak się da. No i to by było chyba wszystko, nie? Nie wiem. W sumie słuchajcie, no jest na razie wszystko ok. Nic się nie dzieje takiego zbytnio, o czym można by było gadać. Czekam tylko, aż będzie taka pogoda, kiedy będzie można chodzić już na grzyby pojechać, normalnie już na grzyby pojechać, bo w sumie teraz to jest jeszcze nie za bardzo, no tam jakieś grzyby można znaleźć, ale to prawdę mówiąc to nie jest dobra pogoda ten, bo jest ciepło, owszem, ale jest mało deszczu, więc tych grzybów za dużo nie będzie. Coś tam sporadycznie można znaleźć. A tak, żeby były grzyby, to musi być ciepło. Jak teraz fajnie, w nocy ciepło. No ale też musi być deszcz. No, także tutaj czekam na takie coś, żeby było. No i jak na razie nic takiego się nie dzieje. Ja już, tak jak pokazałem wam, do zdrowia wróciłem i jeszcze troszkę tak coś czuję dziennie, bo tak mnie swędzą jeszcze tutaj naokoło te oczy. I jeszcze nie są takie, jak powinny być, ale już jest normalnie, nie tak jak przedtem spuchnięty, jak jakiś bokser, kurwa, czy coś. Także jest na razie ok. Sorry, tak wyszło. Wybiło mi to z kontaktu, bo niestety nie spojrzałem sobie na telefonie. Miejsca zabrakło. Wyłączyło się w trakcie nagrywania. Musiałem pousuwać tam
różne filmiki stare. Słuchajcie, nie wracam już do tego, co tam mówiłem. Wiem, że nie dokończyłem, coś tam powiedziałem, się na tym zakończyło. Także już nie będę kończył. To i tak nie ma sensu. I'm sorry. Słuchajcie. Jutro tak naprawdę w pracy nie, znaczy w tym miejscu, gdzie ja będę pracował, to będę tak naprawdę sam od rana. To spokojnie, słuchajcie, zrobię tak. Nagram dla was powitalny film jakiś z rana, taki, gdzie będę jechał do pracy. Wtedy także na spokojnie coś tam, o czymś tam porozmawia, pogada, coś tam. Taki przywitalny, poranny dzionek przed pracą. Przy kawce może. Coś tam sobie wymodzę, o czym by można było pogadać przy kawce z rana w pracy. No i będziemy, słuchajcie, codziennie coś nagrywać, coś rzucać. Powoli zbliża się, słuchajcie, jesień. Powoli zbliża się jesień. Czekajcie. W przyszłym tygodniu zaczyna się jesień, słuchajcie. Tak, zaczyna się jesień. W czwartek chyba. Ja dobrze myślę. Tak, to jest czwartek. W przyszłym tygodniu w czwartek będziemy już skakiwać w jesień. 21 września zaczyna się jesień. Jak dobrze pamiętam, bo teraz już nawet nie wiem, czy dobrze myślę. Ale tak to by wyglądało, że jesień już nas zastanie, ale jeszcze jeden. Czy jesień będzie już taka jesienna, czy będzie taka bardziej letnia? Letnia. Nie wiosenna przecież, kurwa, letnia. Jak lato. Kiedyś tak było, że nawet w grudniu było, kurwa, ciepło, deszczyk padał i cieplutko było. Tak trzymało ciepło długo. Także zobaczymy, ale jesień rozpoczyna się chyba 21 września. Dobrze kojarzę. To w przyszłym tygodniu czwartek. Mamy 21 i to będzie pierwszy dzień jesieni. No i cóż, pogadaliśmy o bzdurach, o głupotach, o gównianej piłce, która tak naprawdę, jak dla mnie, powinni zmienić reprezentację polską na świeżych, a tych się już pozbyć. Więc grają, kurwa, dla jakichś tam innych, pewnie spierdalają, bo tak naprawdę już za dużo są zarobieni. I im się, kurwa, po prostu albo nie chce grać, albo ja już nie wiem, albo chleją, kurwa. A tylko jak telewizja jest, to dla tej telewizji tam coś pokazują, jak ci trenują, kurwa, weźcie, przestańcie, kurwa. Jaja sobie, kurwa, robicie z takimi drużynami, z Wyspami Owczymi wygrali, a z tym, a z Albanią, kurwa, przegrali. No ja pierdolę, weźcie, kurwa, Jezu, ja pierdolę, nie mogę, no. Ja... Bez jaj, kurwa, bez jaj. A żeby z Wyspami Owczymi jeszcze wygrać, to się, kurwa, nieźle namęczyli, to jeszcze w drugiej połowie. A dajcie spokój, nawet nie ma co gadać. Także do dupy. Ja myślę, żeby oni to, kurwa, zmienili drużynę Polski na świeżych. Znaleźli w różnych klubach, gdzie trenują młodzi. Fajni, znaczy młodzi taki 20 coś tam parę lat mają i już dobrze, bo jest dużo takich, że bardzo dobrze, kurwa,
takich właśnie odnaleźć i jako polska reprezentacja ją ich wrzucić. A tych, to kurwa, tak naprawdę pozbyć się w chuj, w pizdu, kurwa. Kurwa. Tylko kurwa nerwy tracą Polacy, oglądając piłkę, gdzie chcą Polacy, żeby wygrali z tymi samtymi, a to kurwa taki kurwa pokaz kurwa takich patałachów kurwa, takich, którzy jakby kurwa nie umieli grać, jakby tam kurwa dopiero pierwszy raz byli i grali. Ja pierdolę, weźcie, przestańcie nawet piłki, nie umiem trzymać przy nodze czasami, kurwa. Przecież to jest kurwa masakra. Dobra. I to by było wszystko na dzisiejszy dzień. Także do zobaczenia. Jack TV. Żegnam was. Pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Najbardziej zależy mi na łapkach i na tym, żebyście subskrybowali kanał. Do zobaczenia. Hej tam.